Muszę sobie kilofik zrobić. Dobrze, to Maciek sobie robi kilofik, a ja was witam w kolejnym odcinku ze Square Parkour Survival. Nie! Square Survival... Planet 2. O, parkour, słuchajcie, parkour! Mm-hmm. Także jest oczywiście Maciek. Jestem, dzień dobry. No i słuchajcie, kolejny odcinek. Niestety, jak wiecie, bądź też nie wiecie, poprzedniego odcinka u mnie nie było, dlatego że niestety nam się zdupił, znaczy mi się zdupiło nagrywanie. To by się zdupił, tak. I u mnie, jeżeli dobrze pamiętam, zrobiliśmy statek. Zamek. U Maćka zrobiliśmy to, więc w sumie... Nie powiedziałbym, żebyście zbyt dużo stracili na tym statku, dlatego że... Znaczy tak, ale wiecie, szybko to wyczyściliśmy, wszystko zrobiliśmy, więc tak na dobrą sprawę fajne były fanty w sumie, to trzeba przyznać, no ale niestety tak się wydarzyło, że się zdupiło. A dzisiaj, słuchajcie, będziemy udawać się tam, gdzie jest ten stateczek. Salon, pałac, jaki stateczek? Mi się myli. Co ty gadasz w ogóle dzisiaj? Oj, shut the fuck up. Ale ja mam, wiesz co, lepszy pomysł. Zanim to zrobimy... Choć włożymy te 10 oczu tego tam do środka. Tak? Odpalimy już portal, no żeby już był przygotowany. To ja tam już idę. Idę. Tak, czyli u mnie będziemy to... O, świetnie. Znaczy ja się domyślam, że u ciebie będziemy zabijać smoka. I no jeżeli słuchajcie, zabijemy smoka, to wydaje mi się, że to będzie koniec. Nie wiem, trzeba zobaczyć, Wojtek. Więc ja nie wiem, czy my, słuchajcie, dzisiaj tą serię skończymy, czy nie, natomiast... Jak dzisiaj? Dzisiaj nie. Znaczy... No w sensie tak jak my nagrywamy, tak? Czyli aha, no, dzisiaj, no, tak? No. Także tutaj bądźcie, że tak powiem, stay tuned, także zobaczymy... Co się nowego wydarzy. Jak to będzie, tak. Czy ja już mogę wkładać te oczy? No wkładaj, no. Bum. A jeszcze jedna, mi została. Bo mieliśmy więcej, chodź. No tu były dwie w sumie, dobra. Także słuchajcie, portal mamy zrobiony, więc tutaj na pewno pójdziemy do smoka. Mamy też odziani w diamenty, więc myślę, że będzie wszystko to pięknie. Ale wiesz, bez żadnych enchantów trzeba by... Maciek, ja my damy radę smoka ubić bez problemu. Dlaczego? W diamentowych rzeczach w dwie osoby spokojnie ubijesz to smoka. To myślisz, że ja w trampka też będę dał radę? Plus jest taki, że będziemy mieli elytrę, więc ja raczej będę musiał nam porobić trochę rakiet, tylko nie wiem jak jest z proszkiem naszym, gunpowderem. Z proszkiem naszym? Tak, dlatego że będziemy, ja ewentualnie wlecę tam na górę, poniszę szybko te wszystkie portalowe rzeczy. Poczekaj, pójdę sobie po jeszcze jakieś jedzonko. I zobaczymy jak nam to wyjdzie. Czemu? Aha, dobra, to jest ten kurczak samoopas, okej. Bo ja go tam kiedyś wypuściłem sobie, tak wiesz. Tak. Słuchajcie, my zdajemy sobie też sprawę z tego, że mamy bardzo duże ilości jajek zwierzaków mamy. I tego wszystkiego. Ale mamy. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę niczego nam tutaj nie brakuje, więc myślę, że nie ma sensu tutaj wszystkiego wykluwać. Może na koniec serii po prostu wszystko wyklujemy i sobie tu będzie łazić po wyspie. Tak. No nic, wyciągnąłem gąbkę, którą suszyłeś ostatnio. Dobra, to chodź. A czekaj, my tymczasem czekaj, też. Jeszcze. Dobra, no to ale my was zapraszamy też oczywiście na G2A, gdzie z naszymi kodzikami macie taniej. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki, komentarzy i subskrypcji dla zasięgów. Też. I też. Dla miłości. I for love. Każda łapka to każde serduszko miłości. Fight for this love. Jesus. Idziesz? Przepiekam ziemniaczka. Dajże sekundkę, przecież nie mam w ogóle jedzenia. Ty jesteś cały najedzony, a ja nie mam nic. Przecież ja tam przepiekłem łososie, ty! Gdzie żeś przepiekł? No to zostały mi 4 dorsze. Gdzie masz przepieczone łososie? W piecu. Powiedz ty mi. W piecu? W suszarce w sensie. A gdzie mam suszarkę? No to pierwsza. A, o kurde. A, no widzisz. To możemy iść. O, Jesus Christ. Shut your mouth. Jesus Christ, mada... Chodź paczka. Już, chodź. Dobra, dzisiaj idziemy na zamek. Jestem tak. Bardzo ciekaw, co tam będzie. O, jojoj. Co ty tam? Bo bym wpadł, bo żeś tak dziwnie tutaj zrobił. Co zrobiłem dziwnie? Tylko Maćku, ja nie mam kilofa. Ja mam diamentowy nawet. Dobrze. To będziesz nas tutaj kopał, bo ja zapomniałem, że mi się skończył ostatnio. No idziesz ty tam? No idę cicho. Matko, co to tak, żeś tu takie dziwne? No bo tutaj teraz będziemy szli cicho tam. Ale po co ty tak, Maciek, tutaj dawaj do góry już. No tam chciałem do góry. To nie ma znaczenia. Albo tu jest wejście, co nie ma znaczenia, jak ma znaczenie. Ej, bo mnie zaraz zepchniesz i polecę na twarz. Gdzie ty masz tu wejście? Okay. No tutaj. Jezus. To jest, pamiętaj, że to jest ten. Piasek. Znaczy, no takie coś beton. Ala. Tak to się chyba beton nazywa. Może mi się wydaje... A nie, czekaj, piasek. Czekaj, piasek.
O, i gdzie tu, czekaj, gdzie tu jest wejście? Tu, gdzieś tutaj, dokładnie tutaj chyba. Tutaj, już kop tutaj w stronę. Dobra. Aha, to jest. O, czekaj, czekaj. Dobra, zapraszam cię serdecznie. Co mnie tu. Przygwoził, no wiem, już wiem. Dobra. Tu jest węgiel, na dzień dobry. A tu złoto przegapiłeś? To weź złoto, ale... to nam... Wojtek, nie mam pochodni żadnych, o kurcze. Ja mam. To dobrze, to oświetlaj. 31. Ale Maciek, nie wykopuj już węgla. Nie wykopuj surowców, bo są nam... Dobra, gdzie jest to wejście? To wyżej tutaj, jakieś, nie? Nie, tutaj kop po prostu do góry. Lawy słyszę, nie wiem, czy ty słyszysz. No wiesz co, coś tam słyszę, tylko to trochę za głośną muzykę włączoną. Czy no, my gdzieś dojdziemy, czy o? Kop, kop, kop. Co tu? Chmura we mnie wjechała. A to nie, ja mam chmury wyłączone. O, słyszę zombiaczki. No bo my wchodzimy teraz do tego zamku, więc... czekaj, ja nie mam... Kurde. Czego nie masz? No ja nie mam kill-offa, żeby niszczyć spawnery, więc ty no będziesz ja musiał... będę niszczył. Tylko wiesz. Tylko wiesz. O, jesteśmy. My jesteśmy akurat pod zamkiem. No idealnie, zobacz. Wchodzimy chyba. Czekaj. Maciek, bo to są te pnącza, może po pnączach. Tak? Ja bym poszedł już... A one tędy wyjdą? Jak? Nie wyjdą tak. Wyjdą! Jak one wyszły? No ja nie wiem, ale ja jestem już w środku. No to wal. No ale tu musisz przyjść, bo tu jest spawnery, ja ich nie... No to idę, czekaj. Jak to się po tych pnączach wlazł? Tam po boku. A, okej. Po boku? Kaśka. A, że tu. No, ewentualnie. Ale... No ale jak? Nie, tam dalej masz. Czekaj, czekaj. Tam kawałek dalej są pnącza. Już daj mi sekundkę, kawałek tu pewnie, dobra. Niszczaj te baśki, tam z tyłu jest skrzyn... A nie, tu jest zejście niżej. Dobra, ale to najpierw myślę, że wyczyśćmy tutaj... Właśnie te z dołu też. Dobra. One w ogóle stąd też wychodzą w dużych ilościach, więc tutaj muszą być pewnie jakieś spawnery też tam. No słucham, już jeden zbiłem właśnie. Okay. Dobra. Co, aha, czyli tu mamy wejście. Mamy skrzynkę diament, coś tam, Wojtek, jakaś kolczuga tam jest. Dobra, no to ja to zabiorę. Chociaż nie będziemy brać wszystkiego tak na dobrą sprawę, bo to tam się i tak już w sumie. Ale tu jest jakieś przejście, słuchaj, no, chyba na wieżę. Zaraz tam na górę wejdziemy. Tylko, że wiesz co, ja bym właśnie jeszcze na te wieżyczki chciał powchodzić. No właśnie jestem na wieży, ale na wieżach są tylko flagi. Aha, czyli tu nic nie ma. No dobra, idziemy do dołu, bo tam było zejście w dół. Ja domyślam się, że my tutaj będziemy mieli jakiś... Co? Jakąś szczególną rzecz, tak mi się wydaje. Tak, do zdobycia pewnie, no. O, proszę. Złote jabłko, kolejne oko Endermana. Mikstura miotania niewidzialności, owoc refrenu. Ale wiesz co? Maciek, a to nie jest to, żebyśmy uwolnili tych prisonersów? To nie jest tutaj? To oni byli prisonersami? No ja już, ja nie wiem. Tu jest jakiś koleś. Tu jest kowadło. No to tu są prisonersi. O, widzisz, to on no, jest prisonerem. Ale my mieliśmy ich uwolnić TNT. Jak TNT? Tam było takie chyba zadanie, żeby uwolnić TNT. No tu są dwa TNT w tej skrzyneczce tutaj. No to chyba o to chodziło. Ale nie mamy nawet czym tego podpalić. Nie mamy żadnej zapalarki, więc tylko dobra. To jest skrzynka jakaś. Umówmy się, postawiłem ty... O nie! Wojtek! No, są uwolnieni. No, ale mamy zadanie zrobione. Oszalał. Bo i zapomniałem, że tam jest czerwona pochodnia, wiesz co, na górze. No dobra, ale to słuchajcie, to w takim razie prisonersi są uwolnieni. No i wydaje mi się, że tu chyba nic więcej nie ma. No jak, tylko tyle bez sensu. No właśnie tak jakoś mi się, wiesz co, wydaje, że może tu już nic więcej nie być, chyba że pod zamkiem coś jest. No, tutaj z drugiej strony są drzewa, słuchaj, takie tak i bloki być. Magmowe, więc tam chyba jakieś wejście, poczekaj. Nie. Nothing? Nie, tu nic nie ma. A to nic nie symbolizuje ten blok magmy? A wiesz co, ciężko jest mi stwierdzić, ale wydaje mi się, że tutaj chyba raczej ewentualnie tam jest jeszcze jedna strona tutaj po tej stronie. To i tak musimy wrócić do naszego domku i zobaczyć, co zrobiliśmy, czego jeszcze nie. Czekaj, ja zejdę niżej. Wiesz co, ja tutaj zupełnie nic nie widzę.
Naprawdę? Także tu jest chyba bieda, tylko że ja mam dziwne wrażenie, że ja teraz stąd nie wrócę. O kurde. Ale to czemu ja tu lawę słyszę? No, bo widocznie gdzieś niżej jest lawa, więc dobrze było się przekopać może jednak. No to widzisz. Tam widzisz. Jezu, jak mnie te krzaczory denerwują. Gdzie ty jesteś? Na dole, pod tobą. A masz łopatę może? Nie mam. No to będziemy się kurde kopać ręką. No trudno. Kop się tam, gdzie lawa. No jest pytanie, czy ja nie zginę, jak tu skoczę? Teoretycznie powinienem przeżyć. Dobra, próbujemy. Dobra, żyję. Dasz mi pochodnię jakąś? No, słyszę lawę. No to kop się tu, gdzie lawa. Nie słyszysz. Nie wiem, czy jest nad nami, czy jest pod nami. O! No jest, ale pytanie, czy to jest taka lawa, że wiesz, że coś tutaj będzie, czy to jest taka lawa na zasadzie, że a postawimy sobie lawę, tu nic nie ma, nie? Diamenty są. O, tu jest jakaś niby jaskinia, ale tutaj też nic nie ma. Ja tak po prostu sobie stałem. Czekaj. A. Tutaj jeszcze chyba słychać, za tą ścianą. Albo po twojej prawej? Tutaj gdzieś? No to tak jakby coś tutaj może gdzieś jednak faktycznie był. Nad nami jest! Diamenty mam! Nie! I lawę! No, przecież mówiłem, że jest nad nami. Spotkałem. Chodź tutaj, tutaj się skop do góry. Dobra, i teraz na lewo. Ty patrz! Rdzeń! No, tak też myślałem. To pewnie w tym rdzeniu też coś będzie w środku. Weź zbij od razu te bloczki. No, jest redstone. Jest skrzynka. Zobacz to w skrzynce. Viking Axe! Oko. No, ale oczy to już nam są niepotrzebne. Zaklęte złote jabłko. Rusztowanie. Wiesz co, te rusztowania to w sumie też nam by się... Albo może, słuchaj, rusztowania by nam się przydały na smoka. Bo też może można, tak by, być. Można by ich tam ładnie, wiesz, ogarnąć, żeby można było wejść na górę. I diamenty nam się przydadzą na smoka. To dobrze. Czyli jedna. Teraz dopiero zauważyłem fajne zastosowanie rusztowania. Można bardzo łatwo lawę zniszczyć. I co, to już więcej nic nie ma tu? Wiesz co, wydaje mi się, że to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą całą tutaj, że tak powiem, lokację. Wydaje mi się, że tutaj chyba już nic więcej nie ma, także ja myślę, że też dobrym rozwiązaniem byłoby powrót do domu i zobaczenia... Wracam do domu, mam 7 i zobaczenia diamentów. Po prostu, czego my jeszcze, wiesz, nie mamy zrobionego, nie? Tak, dobrze. Masz elytrę? Nie. Ja mam, co polecę. Aha. No kurde, to tak nie działa z tymi rusztowaniami głupimi. O kurde, gdzie ja spa... Tylko, że ty możesz nie dolecieć stąd. Czemu? A nie wiem. A, ty masz firewall, ale aha, dobra. Jednego, znaczy 5, mam jeszcze 4. Dobra, to ja wracam w takim razie. O, jestem stąd... w domciu, dzień dobry. Nie spiej doje. Czemu żeś ty elitry nie wziął? Zapomniałem. O, Wojtek. Czego? Ty to jesteś na katakumba jakaś, naprawdę. Jak oj, stodoła, tam. Jak stodoła. Czy jak ja stąd spadnę, to ja umrę? Chyba nie. Tak. Nie, nie umarł. Patrzcie go, no i nie umarł, no. Ja już myślałem, że tak pięknie. Kurczę, wkurza mnie strasznie to w tym Minecraftie, to trzymanie tych pochodni w drugiej łapie, jak się coś chce zjeść albo coś, bo automatycznie tą pochodnię ci stawia i jest problem. No niestety. No niestety. Czyli co, w następnym odcinku bijemy smoka i kończymy. No, na to wypadałoby. Syryjeczkę. Coś nowego się, słuchajcie, pojawi. Także pewnie. Słuchajcie, może już nawet teraz, jeżeli znacie jakieś fajne mapy tego typu, bo myślę, że raczej chyba też byśmy się zabrali za jakiegoś survival, coś w tym może stylu. Może być survival, może być jakiś parkour. Czemu mi zablokowałeś moje łóżko, te wredne biczoty? Zobaczymy. Lewioso. Także my, słuchajcie, sobie zobaczymy, jak to tutaj wszystko będzie jeszcze wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dobra, zobaczmy jeszcze jak... Au.
Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają, słuchajcie, tutaj te zadania. Czy ty mniej więcej będziesz pamiętać, co i jak? No teoretycznie, jakbyś już mówił, to prison break. Use TNT to release the prisoners. Zrobiliśmy. Teoretycznie. Come at me, nobs. Create an iron golem and make... To zrobiliśmy. Dobra. Space pirates zrobiliśmy. Find a sponge, to zrobiliśmy. Jauvida Zane, burn down the pirate ship, to zrobiliśmy. Django time, to było z tą butelką, zrobiliśmy. Hold my sandals, find and put on Roman military clothing. Then... A, widzisz, hold my sandals, i to jest... Musimy znaleźć te romanowe rzeczy, to one no są to tutaj... No to one były w tym zamku. Tak, to one są tutaj, tylko then use it to combat against ghast. Aha, no to poczekaj, to ja tam polecę po te buty. Cieć. Maciek, ale my... Nie, słuchaj. My jeszcze nie skończyliśmy tego. Jak to? Dlatego, że my musimy jeszcze wejść do Netheru. Aha! Przecież... To ja lecę po buty. Takie, po co lecisz? Po buty. Nie leć po buty, tylko leć kopać ten... obsydian. Czekaj, wezmę buty z tego zamku, tak? Ale po co buty, jak... Jest skrzynka! Maciek, ale my te buty mamy w domu. Mamy, one były tutaj. Nie, mamy te buty w domu. A wziąłeś skrzynkę z wieży? Nie. No właśnie. A co tam było? No zaraz zobaczę. Bo tu są jakieś buty kolcze. Poczekaj, gdzie jest ta skrzynka? Będzie... Maciek, ale ja mam Roman Sandals. Dobrze, jestem ciekaw, co jest w skrzynce. Przestaniesz krzyczeć do mnie. Co za pipa, no. Słucham? Jak ty się odzywasz w ogóle? Hełm kolczy i napierśnik kolczy jest. No już, już lepiej no ci. Już, się, już. No. Stanął ci. No. Już. Dobrze, czekajcie, co my tu jeszcze mamy? A ten Sword of Shame? Gdzieś jest chyba, czy nie? Sword of Shame? O, właśnie, nie wiem, czy znaleźliśmy. Ja mam Roland Sword. No właśnie, ale to jeszcze jest kwestia. A, no tak, nie zrobiliśmy jeszcze tego. W ogóle, tak, musimy znaleźć miecz Deciver of the Gods. Travel to Nether jeszcze dodatkowo. Ja nie wiem w sumie, no, jak my z tymi mieczami tu już byliśmy. Excalibur na pewno wiem, że znaleźliśmy. Czekaj, bo ja tutaj powkładam to, co Roland... Sprawdź Sword. Wszystkie miecze. No to ja wkładam do tych ramek, tu masz Rolanda. Ale to ja nie, ale ten tu miecz masz... chyba nie był nam potrzebny. Nie, był do zadania. Tu masz Holy Hole, świętą motykę, proszę bardzo. Czekajcie, złoty miecz. Tu chodzi głównie o bronię. Złoty miecz gdzieś był chyba. Ale to jest Excalibur. No mam Excalibur, proszę, też go wsadzę, czekaj. Ale Excalibur to nie jest ten... Poczekaj, ale też go wsadziłem. Czekaj, jeszcze... Tam był jakiś Deciver of Gods, to tego na pewno nie mamy. Chyba nie. Czekaj, zaraz ci powiem dokładnie. To zrobili... Tak, holy moly, find a sword called Deciver of the Gods. Czyli tylko tak na dobrą sprawę jest nam potrzebny ten Deciver of the Gods i jeszcze są... A czy on czasem nie jest gdzieś w Netherze? Wiesz co, nie wiem. I tu jest też a czekaj, The Sword a czy, a of portal, Shame. A gdzie mamy portal do Netheru w ogóle? Będziemy go nie budować? Nie mamy czy portalu. Gdzieś... Wydaje mi się, że chyba musimy go zbudować. Ewentualnie może on jest gdzieś na mapie, także... ja myślę, słuchajcie, że my sobie po prostu zrobimy taki mały rachu-ciachu pomiędzy nagraniami i spróbujemy gdzieś tego poszukać. No, ewentualnie. Bo ja nie wiem, czy jest, czy my musimy go sobie sami zrobić. Także myślę, że tutaj będziemy musieli się troszkę poposiłkować. W każdym razie myślę, że wyprawę do Netheru i bardzo możliwe, że od razu smoka zrobimy już u ciebie i będziemy po prostu kończyć, jeżeli by nam no, się udało to wszystko zdobyć. Także dobra, moi drodzy, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Ze mną był Maciek. Byłem. No jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji, wpadnięciu na wszystkie SM-ki i do Maćka na kanał również. Również. Także my wam dziękujemy, trzymajcie się, cześć i... Pa, 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 pa. O Jezu, tu mam dużo mieczy. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa. Thank you.